wybierać podyplomówkę. To zależy, czego oczekujesz. Czy oczekujesz kompetencji, czy kwalifikacji. Prawda jest taka, że jeżeli podyplomówka ma być wyłącznie dodatkową wiedzą, zbiorem dodatkowej wiedzy, czyli ja to nazywam kwalifikacjami, wtedy praktycznie szukasz tego, kto jest wykładowcą, jaka to jest szkoła, jaka wiedza, jaki jest program. Natomiast jeżeli jeszcze dodatkowo szukasz kompetencji, czyli jeżeli chciałbyś dodatkowo kształcić swoje umiejętności społeczne, inteligencję emocjonalną, to ważne jest też, jaka tam będzie grupa. Co mam na myśli? Czasami zdarza się, że na podyplomówkach spotykają się głównie studenci. Bez doświadczenia, bez żadnych jeszcze umiejętności związanych z pracą. Jest wtedy zdecydowanie trudniej kształtować tam swoje kompetencje społeczne, wymieniać się doświadczeniami. Natomiast jeżeli trafisz na grupę, w której są ludzie z czasami ogromnym różnych doświadczeń, wtedy oprócz tego, że dostajesz wiedzę, to dostajemy jeszcze całe mnóstwo doświadczenia, całe mnóstwo takiej mądrości grupowej i wszystko to, co wiąże się właśnie z kształtowaniem kompetencji. Kiedy w poprzedniej perspektywie unijnej były darmowe podyplomówki, pracodawcy bardzo chętnie wysyłali pracowników. W tej chwili to się skończyło. Jaka jest polityka państwa firmy? W naszej firmie niechętnie wysyłaliśmy na te darmowe podyplomówki z bardzo prostej przyczyny. One zwykle niestety nie miały najwyższej jakości. Jak się okazywało po naszym sprawdzeniu, trenerzy często pojawiali się tam z łapanki. Były to osoby, które nie miały wielkiego doświadczenia, ani wielkich doświadczeń, czasami zbierane głównie dlatego, żeby zrealizować jakiś projekt. Chętnie wysyłaliśmy na te płatne, te, które nie były finansowane z Unii Europejskiej. I tak jest do tej pory. Zasada jest taka, że jeżeli chcemy się związać z pracownikiem na dłużej, bardzo chętnie sponsorujemy, płacimy za te studia, wiedząc, że pracownik, który spełnia swoje oczekiwania, będzie też lepiej pracował dla firmy. Natomiast zwykle to sam pracownik wychodzi z taką inicjatywą i to jest dla nas ważne, że on tego chce. Staramy się na siłę nie wysyłać nikogo, jeżeli z jego strony nie ma takiej inicjatywy. Czy pracownik podpisuje cyrograf, że jeżeli odejdzie z pracy, to musi spłacać koszty podyplomówki? Tak, i uważam, że jest to bardzo normalne, tak jak w każdej firmie. Jeżeli zdarzy się na przykład, że ta współpraca na jakimś polu się rozwiąże, wtedy ta cała inwestycja jest zwrócona. Nie zdarzyło nam się jeszcze rozstać z pracownikiem, któremu finansowana była podyplomówka, ale gdyby tak się zdarzyło, jest oczywiście podpisywana taka umowa między pracownikiem i firmą za obopólną zgodą. Czy lepiej pójść na studia podyplomowe, czy na jakieś specjalistyczne kursy, warsztaty? Jak to wygląda? Zdecydowanie studia podyplomowe dają taką bardziej systematyczną wiedzę, tak? Czyli jeżeli chodzi o ułożenie programu, on obejmuje zwykle całokształt. Jeżeli natomiast potrzebujesz tylko jakiegoś konkretnego wycinka tej wiedzy, w zupełności uważam wystarczą kursy, warsztaty, o ile spełniają oczekiwania pracownika i oczekiwania firmy. Jeżeli ktoś myśli w tej chwili o rozwoju kariery zawodowej, to o jakich podyplomówkach najlepiej, żeby zaczął się rozglądać? Wkraczamy w taką erę takiego pracownika, u którego bardziej pracodawca będzie cenił jego umiejętności społeczne. Więc zdecydowanie lepiej szukać takich podyplomówek, które rozwijają to, co dostaliśmy na studiach, czyli jakąś tam wiedzę o wszystkie umiejętności, które związane są ze sprzedażą, z inteligencją emocjonalną, z kompetencjami społecznymi, czyli takie podyplomówki, które czasami są zupełnie oderwane od tego, co robisz. Przykład. U nas w firmie jest wielu inżynierów i tak naprawdę niekoniecznie potrzebują kształcenia podyplomowego na jakichś tam inżynierskich kolejnych kierunkach, natomiast dla nich świetnym rozwiązaniem są na przykład podyplomówki choćby z psychologii, tak? Albo z psychologii biznesu, albo z rzeczy, które rozwiną ich umiejętności społeczne w taki sposób, że staną się pracownikiem idealnym, bo nie dosyć, że ma konkretne kompetencje i konkretną wiedzę, to jeszcze potrafi współpracować z ludźmi i umiejętnie to przekazywać dalej. A czy firma w procesie rekrutacji zwraca uwagę na to, jakie podyplomówki kto sobie wpisze w CV, czy to zupełnie nie ma znaczenia? Zwracamy uwagę, ale jest to pierwszy etap rekrutacji. Tak? Czyli jest to ta rekrutacja, dzięki której zapraszamy kogoś na kolejne etapy rekrutacji, zwykle jest to assessment center. Czyli oprócz tego, że pokazujesz nam w swoim CV, że masz jakąś wiedzę konkretną, to idealnie byłoby, gdybyś jako potencjalny pracownik też mógł potem to dalej pokazać na kolejnych etapach rekrutacji. Czyli sam papier nie wystarczy, potrzebujemy też dowodów na to, że on coś znaczy.
a podyplomówka w CV, która oznacza zupełną zmianę kwalifikacji. Dajmy na to, ktoś jest humanistą, widać, że skończył studia polonistyczne, historię, filozofię i nagle okazuje się, że wykazuje się w CV kwalifikacjami zupełnie innymi, technicznymi, których wy potrzebujecie. Co wtedy? No, dla nas jest to tylko dowód na to, że to jest ktoś do nas, tak? Czyli nie dosyć, że jest otwarty, to jeszcze potrafi się realizować w kilku różnych branżach. Idealny, bierzemy od razu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.